Wojsko Hetmana tym razem nadawało się do grania i sparing mógł się odbyć bez najmniejszych przeszkód. Katowiczanie i częstochowianie mieli szansę skupić się na grze, a nie na odśnieżaniu płyty. Nie narzekajmy na te warunki, dzisiaj było ok, pewnie może początek meczu, gdzie trochę jeszcze było śniegu, ale tak to warunki dla jednych i drugich takie same, także punkt odniesienia jest taki sam. Tego nie unikniemy, jesteśmy w Polsce i taki mamy klimat, tak, ale my musimy być kreatywni do tego wszystkiego i podejść z dobrą logistyką, żeby zajęcia po prostu wypełnić założeniami, które mamy przed zajęciami. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Gieksy 2-0, a obie bramki były efektowne. W pierwszej połowie trafił Krzysztof Wołkowicz, a w drugiej Grzegorz Gonczarz, który zwieńczył bardzo ładną akcję swojego zespołu. Ten sparing wygraliśmy, to buduje taką mentalność drużyny w kierunku mentalności zwycięzcy, a do tego na pewno nie tracimy bramki, czyli robi się solidność w tyłach. Wiadomo, że musimy być w tym powtarzalni i do tego będziemy dążyć, a z przodu widzę już fajną, dużą rotację w ataku pozycyjnym, a taki był dzisiaj zamiar, żeby to przećwiczyć. Też mieliśmy swoje sytuacje, zabrakło nam się skuteczności, bo początek spotkania, gdzieś sobie to potrafiliśmy wypracować, przy dobrym rywalu to mnie na pewno cieszy. Są dobre momenty, fragmenty, ale to jest dopiero etap przygotowań i trzeci tydzień pracy, w związku z tym wierzę, że ta jakość jeszcze przyjdzie i będziemy te bramki zdobywać. Bo dzisiaj trochę z tych sytuacji, no kilku, powinniśmy jednak tą bramkę zdobyć. Fani Gieksy mieli okazję zobaczyć w akcji nowe nabytki. Wystąpiła trójka z czterech sprowadzonych zimą piłkarzy. Powilas Lejmonas, Adrian Frańczak i Piotr Petasz. Dlatego ostatniego był to pierwszy występ w barwach GKS-u. Dostałem propozycję, no i myślę, że tak jak to jest to zespół znany, tak jest to marka znana w całej Polsce, więc tutaj nie miałem tak jakby nawet chwili namysłu, tylko wybrałem tak jak po prostu no, sportowo najlepiej jak mogłem. Na pewno może być lepiej, no może dzisiaj nie było jakiejś tam rewelacji, ale tak jak mówię, no dopiero dołączyłem do chłopaków 4 dni temu, także wchodzę w te ciężkie treningi, dopiero to jest mój początek, więc myślę, że będę się rozkręcał z treningu na trening i ze sparingu na sparing. Szkoleniowiec Rakowa Radosław Mroczkowski w przeciwieństwie do Artura Skowronka jest jeszcze na etapie kompletowania kadry na wiosnę. W sparingu wystąpili testowani Grzesik i Cyfert, a także ci, którzy umowy już podpisali. Adam Waszkiewicz, Wojciech Okińczyc i Błażej Radler. Po rozmowie z prezesem Kołaczykiem są jakieś fajne perspektywy. Na pewno coś się zaczęło dziać w Rakowie i mam nadzieję, że pomogę temu klubowi. Być może w przyszłym sezonie awansujemy. Trener Mroczkowski zapowiada, że chciałby jeszcze wzmocnić kadrę Rakowa. Kadra Gieksy ponoć jest już zamknięta. GKS Katowice, Raków Częstochowa 2-0.